Nigdy nie zapomnę tego momentu, kiedy przyszedł do domu i powiedział, że się do niej wyprowadza. Nasze dziecko zginęło, a on się wyprowadza i zostawia mnie samą. Mówił, że szanse na znalezienie Antka maleją, że nigdy mi tego nie wybaczy, że sam się siebie boi, że coś mi zrobi. Ale jakoś mi to zachowanie do niego nie pasowało. Raczej spodziewałabym się, żeby wył z rozpaczy, a on był spokojny i opanowany. Skąd pan ma mój numer? Nie, nie udzielamy już żadnych wywiadów. Nie, nie ma żadnych nowych wieści. Proszę mnie przestać dręczyć. Cholerni dziennikarze, skąd oni mają mój numer? A co się tak denerwujesz? Dziennikarze interesuje historia matki, która wypuszcza 8-latka na ulicę, a sama idzie pijana spać. Opowiedz im to, ku przestrodze dla innych alkoholiczek. Przestań mnie dręczyć. Ja mam nadzieję, że ty się sama zadręczysz. Jak myślisz, gdzie on może teraz być? Albo nie żyje, albo znęca się od 4 dni nad nim jakiś zboczeniec, pedofil. Przestań. Może ty to zrobiłaś? Taka wyrafinowana zemsta na mnie. Nasz syn zginął. Powinniśmy być teraz razem, wspierać się dla niego. Teraz? Teraz to ja cię zabiję, jak on tu nie wróci. Ja chciałem, żebyśmy byli rodziną, a ty co robiłaś? Chlałaś! Wuda była dla ciebie ważniejsza niż dziecko. Tak, słucham. Przy telefonie. Rozumiem. Już jedziemy. Znaleźli ciało. Rysopis się zgadza. 8-latek. Mamy przyjechać na identyfikację. Wiedziałam, że to on. Czułam to. Jechaliśmy w milczeniu. Paweł też czuł, że to koniec. Tak też się okazało.